dzisiejszym długim odcinku pragnę Was zaprosić do obejrzenia moich wyczekiwanych od wielu miesięcy, tygodni i dni jazd marcowych. W tym odcinku nie pojawiła się przejażdżka z pierwszego dnia wiosny 2022 roku, czyli z 21 marca, ponieważ nakręciłem o tym odrębny odcinek. Jednocześnie chcę Wam troszkę opowiedzieć o kamerze GoPro Hero 9. Zacznę od negatywnej cechy. Mianowicie chodzi o gubienie ostrości. Takie pikselowanie, które drażni oko. Jestem zdziwiony na minus, że kamera sportowa tej klasy, a właściwie tej ceny, robi takie błędy. Natomiast na plus zaskoczyła mnie stabilizacja HyperSmooth. Możecie zobaczyć w części filmu z dnia 20 marca 2022 roku, że kamera stoi w miejscu, a kask zmienia położenie. Patrzę na boki, głowa mi się trzęsie, a obraz się nie porusza. Naprawdę trzeba bardzo mocno skręcić głowę, żeby kamera zmieniła pole filmowania. Możecie to zobaczyć, kiedy patrzę na lewo i prawo na drogę S8, jadąc nad nią po kilku wiaduktach.
części filmu z dni 25 oraz 27 marca stabilizacja była już wyłączona i kamera filmuje ten obszar krajobrazu, na który ja patrzę.
dniu 27 marca 2022 roku wybrałem się na krótką przejażdżkę do miasta Wrocławia. Konkretnie pojechałem na moje rodzinne osiedle Sempolno. To właśnie tutaj znajduje się ewangelicki kościół, który w latach mojej młodości był kinem światowid. I pamiętam, że oglądałem w nim Bolka i Lolka w podróży dookoła świata. Miałem chyba ze 3 lata. Dziś znów mieści się tutaj parafia ewangelicka, ale kościół potrzebuje wielu prac na zewnątrz. Do środka nie wchodziłem. Może innym razem zajrzę. Filmik jest długi, ale za to jest w nim dużo jazdy motocyklem. Mam nadzieję, że zostaliście do końca, a film Wam się podobał. Pozdrawiam Was i do zobaczenia za tydzień.